Przed rozpoczęciem uprawy bezpłużnej należy uregulować stosunki wodno-powietrzne na polu. Warto też uregulować odczyn gleby i utrzymywać jego optymalny poziom przez wapnowanie co 2-4 lata. Nierzadko trzeba wykonać głęboszowanie w celu usunięcia podeszwy płużnej. Zaniedbanie tej czynności może skutkować powstawaniem zastoisk wodnych. Często obserwowanym błędem w uprawie bezorkowej są zbyt głęboko oraz za często prowadzone zabiegi uprawowe, szczególnie w warunkach nadmiernie wysokiej wilgotności ziemi. Każda nadmiarowa czynność prowadzi do stopniowej utraty wody z gleby, w wyniku czego pogarszają się warunki uprawy roślin. Zdecydowanie lepsze efekty daje ograniczenie liczby zabiegów mechanicznych do niezbędnego minimum. Bezorkowa uprawa ziemi spowalnia parowanie, co jednocześnie gwarantuje lepszą absorpcję wody deszczowej. Zarówno uprawa bezorkowa, technologia siewów mulcz, jak i strip till to metody uprawy roli, które mają na celu minimalizację zakłóceń w glebie i zredukowanie kosztów oraz czasu pracy. W dalszej części filmu omówimy dla Was te trzy metody. Uprawa bezorkowa to system uprawy, w którym rezygnuje się z tradycyjnych prac orkowych. Siew odbywa się w glebie nieprzygotowanej wcześniejszym oraniem. Uprawa bezorkowa minimalizuje naruszanie gleby, a więc ogranicza wyparowywanie wody, ale jednocześnie pomaga zatrzymać węgiel w ziemi. W tradycyjnej uprawie węgiel jest wynoszony na powierzchnię i wchodzi w reakcję z tlenem, przekształcając się w dwutlenek węgla. Uprawa bezorkowa zmniejsza o 40-70% emisję podtlenku azotu, który jest gazem cieplarnianym. Ponadto wzbogaca bioróżnorodność i jest korzystniejsza dla mikroorganizmów glebowych. Zakres zabiegów w tej technologii uprawy to ograniczenie wszelkich prac związanych z mechanicznym zakłócaniem struktury gleby do minimum. Spośród wielu dostępnych narzędzi i maszyn należy wybrać te, które zapewnią uzyskanie pożądanego stanu ziemi przy najmniejszej liczbie przejazdów maszyn i narzędzi po polu. Agregaty Rolmaco do uprawy bezorkowej to głównie kultywator bezorkowy U436, brona talerzowa Rolmaco U652 lub U671, wał uprawowy Cambridge oraz brona mulczująca Spring Expert. Oto kilka kroków i wskazówek, które pomogą Ci się przygotować do zmiany systemu uprawy na bezorkowy. Zaznajmy się z podstawami uprawy bezorkowej, jej zaletami i wyzwaniami. Rotacja roślin jest kluczem do sukcesu w uprawie bezorkowej. Pomaga w walce z chwastami, chorobami i szkodnikami. Planuj długoterminową rotację, która zapewni różnorodność roślin i pomoże w zachowaniu zdrowej struktury gleby. Utrzymuj resztki roślin na powierzchni ziemi, aby chronić ją przed erozją, zachować wilgoć i wspomóc życie glebowe. Zastanów się nad ekologicznymi metodami zwalczania chwastów, takimi jak wałowanie czy pielenie. Regularnie monitoruj stan gleby, zdrowie roślin i poziom chwastu. Dowiedz się, czy możesz skorzystać ze środków unijnych wspierających uprawę bezorkową. Przejście na uprawę bezorkową może wymagać czasu i eksperymentowania. Nie wszystko będzie działać idealnie od razu. Ważne jest, aby być cierpliwym i gotowym do nauki z doświadczenia. Pamiętaj, że każda farma jest inna, a to, co działa w jednym miejscu, może nie działać w innym. Kluczem jest ciągłe dostosowywanie się i uczenie się na bieżąco. Technologia siewów mulcz. W tej metodzie siew odbywa się w obecności mulczu, czyli pokrywy z resztek roślinnych pozostawionych na powierzchni gleby. Zakres zabiegów uprawowych oznacza nacisk na zachowanie resztek roślinnych na powierzchni gleby. Może to być połączone z minimalnymi zabiegami uprawowymi lub uprawą bezorkową. Główne korzyści to ochrona gleby przed erozją, zachowanie wilgoci, hamowanie wzrostu chwastów oraz promowanie aktywności biologicznej w ziemi. Rotacja roślin jest kluczowym elementem również w siewie w mulcz, pomaga w zwalczaniu chorób i szkodników oraz w poprawie zdrowia gleby. Siew w mulcz może przynieść nowe wyzwania, takie jak zarządzanie chwastami, które wcześniej nie były problemem. Po pierwszym sezonie warto ocenić, co działało dobrze, a co wymaga poprawy. Być może trzeba będzie dostosować techniki, sprzęt lub praktyki uprawy. Uprawa pasowa strip till. System strip till polega na zastosowaniu zabiegów uprawowych tylko do wąskich pasów gleby, w których będzie odbywał się wysiew, podczas gdy reszta powierzchni pola pozostaje nieuprawiana i pokryta resztkami roślinnymi. Przejście na uprawę strip till to proces, który wymaga zaangażowania i cierpliwości. Jednak z odpowiednim planowaniem i dostosowaniem praktyk uprawowych można osiągnąć wiele korzyści, w tym zmniejszenie kosztów produkcji, poprawę zdrowia gleby i zwiększenie wydajności upraw. W miarę wdrażania systemu strip till obserwuj ziemię, rośliny i ogólne warunki uprawy. Monitoruj parametry glebowe, takie jak struktura, poziom materiału organicznego czy wilgotność.
pomoże Ci to dostosować praktyki uprawowe. Po pierwszym sezonie przeprowadź analizę tego, co działało dobrze, a co wymaga poprawy. Utrzymuj kontakt z innymi rolnikami stosującymi uprawę strip-till, aby dzielić się doświadczeniami i radami. Zrównoważone rolnictwo to nie tylko odpowiedzialność rolników, ale także firm dostarczających technologie i rozwiązania dla sektora rolnego. Firma Rolmaco kładzie nacisk na ochronę i ulepszanie zasobów glebowych, produkując maszyny do bezorkowej i ultrapłytkiej uprawy oraz mające zastosowanie w technologii siewów mulch oraz strip-till. Jest to pozytywny krok w kierunku budowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla rolnictwa. W Rolmaco doskonale rozumiemy, że czas jest dla Ciebie cenny i nie zawsze masz go pod dostatkiem. Dlatego przygotowaliśmy zwięzły katalog, który pozwoli Ci zapoznać się z głównymi cechami naszych narzędzi uprawowych w zaledwie kilka minut. Ten kompaktowy przewodnik jest bogato ilustrowany, dzięki czemu szybko i łatwo znajdziesz informacje, które są dla Ciebie najważniejsze. Jeśli jesteś zainteresowany odkryciem najważniejszych cech naszych narzędzi uprawowych, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem rolmaco.pl/szybki-start. Czeka tam na Ciebie kompaktowy katalog, który pomoże Ci dokonać świadomego wyboru i wybrać najlepsze urządzenie dla Twoich potrzeb.